W Poniedziałkowy poranek 13 grudnia w kozienicach odbył się odbiór czterech nowych inwestycji na łączną kwotę ponad 1 100 tysięcy złotych były to dwa osiedlowe mini place zabaw na skarpie i energetyku oraz dwie ulice Langiewicza i Armii Krajowej na osiedlu Głowaczowska 1. Prawie 600 metrów drogi, prawie milion złotych. Cieszę się, że udało się w jednym roku, bo wcześniej planowaliśmy na dwa lata, ale wygospodarowaliśmy fundusze i skończyliśmy w tym roku. Całkiem nowa nawierzchnia, dobudowana kanalizacja deszczowa. Prawie 30 lamp LEDowych, do tego 15 miejsc postojowych. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni z jazdy, skrzyżowania. To wszystko, co tutaj no, powiem szczerze, kulało od lat, bo były już poważne dziury, jak się jeździło. Natomiast myślę, że teren jest przecież zabudowany, będzie służył naszym mieszkańcom jeszcze przez długie lata. Zadowolenia z wykonania tej inwestycji nie krył też przewodniczący osiedla numer 1, Józef Cytryniak. Tu była pajęczyna przyłącz. Tu naprawdę. Modeliśmy się, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia, wypadku. Zrobili to bardzo precyzyjnie. Jest deszczówka, nastąpiła regeneracja wodkanu, zasuwy dodatkowe porobione. Mamy ulice Armii Krajowej i Langiewicza zcywilizowaną. I zwracam się do mieszkańców, żebyśmy teraz szanowali prędkość na tej jezdni, bo kusi jechać. Tak jak wszędzie ładna jezdnia, kusi jechać. No i jednocześnie, będąc przy głosie, to życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję za ten prezent, jaki dostaliśmy. Przedwcześnie inwestycja skończona, no, na święta, żeby nam aby szczęśliwie to wszystko tutaj ładnie służyło. Za naszym pośrednictwem przewodniczący osiedla dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w te inwestycje, w tym m.in. burmistrzowi i Radzie Miejskiej. Wykonawcą prac była kozienicka firma Budomot, Tadeusza i Bartłomieja Głowickich. Jeśli chodzi o mini place zabaw, to powstały one na osiedlu Skarpa między blokami 8 i 9 oraz na Osiedlu Energetyki między Konarskiego 10 i Skłodowskiej 10. Wykonawcą tych mini placów zabaw jest firma Komes Szydłowca. Dwa, trzy place co roku robić. W zeszłym roku był pierwszy pilotażowy i tam gdzie mieszkańcy zgłaszają taką potrzebę, gdzie jest akceptacja, bo nie zawsze mieszkańcy chcą pod blokiem mieć taki plac zabaw, ale tam gdzie jest staramy się wygospodarować fundusze i zrealizować taką inwestycję. Więc myślę, że w kolejnym 2022 roku również czekamy na sygnał od mieszkańców i będziemy to robić. W odbiorach inwestycji uczestniczyli oprócz burmistrza Piotra Kozłowskiego, jego zastępca do spraw technicznych Mirosław Pułkowski, dyrektor wydziału infrastruktury w urzędzie miejskim Piotr Szafran, oraz wykonawcy robót Bartłomiej Głowicki z firmy Budomont i Marek Sokołowski z firmy Komec. Obecnie byli też inspektorzy nadzoru budowlanego, Łukasz Bolek i Bogdan Nowicki, a także przedstawiciele rady miejskiej. W przypadku placu zabaw na osiedlu Skarpa był to przewodniczący Rafał Sucherman, a przy odbiorze ulic na osiedlu Głowacz Jeden. Obecny był wiceprzewodniczący Rady Artur Matera.